A to, że śpiewałam i wyśpiewałam gardło od wieków, od lat, od Rosji, w której spędziłam dwa bardzo piękne urlopy. W 40 stopniach mrozu, w śniegu, potu. Ale dobrze było. Pracowaliśmy też dla sprawy polskiej. Pocieszaliśmy i szanowaliśmy ludzi, którzy opuszczali wtedy więzienia, dzięki mojemu mężowi więzienia, a jakże myśmy ich przygotowywali do wojny, nawet nie wiedząc, jaką rolę mamy do spełnienia, bośmy rzeczywiście ciężko pracowali, żeby podtrzymać trochę tych ludzi, którzy przeszli przez pod koszmar więzienia. Wszystkie łubianki, nie łubianki, przecież były straszne rzeczy. Myśmy pracowali bez przerwy. Śpiewaliśmy, graliśmy dla nich dzień w dzień, żeby tego nie dopuścić, żeby zaczęli żałować nagle, że są, że idą, że będą, że gdzieś. I w końcu stało się, dostaliśmy się do mamy kasyna. Cały świat o nas mówi i to są, proszę Państwa, właśnie skutki po tym bardzo pięknej pracy.